Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Serdecznie zapraszam na informacje dnia. Dziś na Jasnej Górze rozpoczęła się 30. pielgrzymka rodziny Radia Maryja. W tym roku przebiega pod hasłem Ewangelia radosną obietnicą. Po roku izolacji spowodowanej pandemią w tym roku pielgrzymi na ten dzień czekali z jeszcze większym utęsknieniem. Jest to atmosfera taka, którą po prostu trzeba przeżyć. Dla rodziny Radia Maryja toruńska rozgłośnia to dar od Pana Boga. To jest wspaniały głos, który pociąga do tego, żeby stawać się lepszym, żeby działać, żeby nie siedzieć na miejscu, żeby wstać z kanapy. 30. jubileuszową pielgrzymkę rozpoczął koncert w wykonaniu orkiestry Kopalni Węgla Kamiennego Staszic. Radiową rodzinę zgromadzoną u stóp Królowej Polski powitał przeor Jasnej Góry, ojciec Samuel Pacholski. Bóg uczynił w swoim miłosierdziu przez ręce Maryi, która wam patronuje, wielkie dzieła Kościołowi w Polsce i na świecie, w naszej ojczyźnie, polskim rodzinom. Wszystkim, dla których radio i związane z nim rzeczywistości stały się narzędziem skutecznej ewangelizacji. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup Ignacy Dec. W homilii odniósł się do ataków na wartości chrześcijańskie, do których coraz częściej dochodzi w Polsce i Europie Zachodniej. Jak podkreślał, pod dyktatem ideologii neomarksistowskiej ma miejsce demontaż chrześcijaństwa. W praktyce wyraża się to w ciągłym naruszaniu fundamentów chrześcijańskiej kultury europejskiej. I tak w nauce zastępuje się prawdę ideologią. W etyce milczy się o prawym sumieniu i o prawie naturalnym jako źródle prawa stanowionego i prawego postępowania. Walkę klas zastępuje się walką płci. W sztuce odchodzi się od wartości piękna, a w religii zapomina się o świętości jako celu postępowania i całego ludzkiego życia. Także Radio Maryja jest atakowane przez grupy lewackie i liberalne. W ostatnim czasie Fundacja Lux Veritatis jest nękana przez Stowarzyszenie Watchdog Polska, zwrócił uwagę ksiądz biskup. Śledząc to postępowanie, widać gołym okiem, że jest to celowe działanie zmierzające do wyciszenia, czy nawet do zniszczenia tego medium, które według Polaków i to w większości narodu, w kraju i za granicą, jest darem opatrzności, aby karmić nasze społeczeństwo tradycyjną, zdrową nauką Kościoła. Wielu słuchaczy tego radia mówi, że jest to także atak na nich. Zarówno w Polsce, jak i w Europie Zachodniej trwa walka między cywilizacją śmierci a cywilizacją życia. Niepokoi nas to, że dla Parlamentu Europejskiego ważniejsza jest aborcja niż ratowanie obywateli przed pandemią, że ważniejsze jest forsowanie haseł ideologicznych, światopoglądowych, w większości antychrześcijańskich, niż podjęcie dyskusji na temat sposobów sprawiedliwej odbudowy gospodarki państw członków Unii Europejskiej. Z Jasnej Góry popłynął apel o odważne przyznawanie się do Chrystusa. Nie powinniśmy być bierni i obojętni. I winniśmy podjąć obronę prawdy, dobra, sprawiedliwości, uczciwości, podkreślał ksiądz biskup. Nasza obecna doroczna pielgrzymka rodziny Radia Maryja na Jasną Górę jest też takim naszym publicznym wyznaniem wiary. Wyznaniem, jak ważna i potrzebna jest nam Maryja, Matka Jezusa i Matka Kościoła. Przyjeżdżamy na Jasną Górę, by zawierzyć jej, na nowo Kościół, ojczyznę, naszych atakowanych pasterzy, nas samych, Radio Maryja, Telewizję Trwam, nasz dziennik i inne dzieła, które są stworzone przez ojca dyrektora. Przyjeżdżamy, by nabrać odwagi do zachęcania naszych domowników, sąsiadów, przyjaciół do praktykowania wiary w modlitwie, w nabożeństwach i w postawie życia zgodnego z prawem Bożym.
Słowo do rodziny Radia Maryja skierował założyciel i dyrektor rozgłośni, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Dziękujemy Panu Bogu za Was, takich dzielnych ludzi, którzy potrafią walczyć o dobro, o prawdę, o sprawiedliwość, o to, żeby... No nawet Radio Maryja, żeby miało częstotliwości. Jutro o godzinie 8 godzinki ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, następnie modlitewne czuwanie. Msza święta rozpocznie się o godzinie 11. Na mocy decyzji Stolicy Apostolskiej ksiądz arcybiskup Wacław Depo udzieli błogosławieństwa papieskiego wraz z odpustem zupełnym uczestnikom 30. pielgrzymki rodziny Radia Maryja. Polska gospodarka będzie rosła w najbliższych latach w bardzo szybkim tempie, zapowiada Narodowy Bank Polski. Nie przeszkodzi temu kolejna fala pandemii. Prognozowany jest wzrost gospodarczy o 5% rocznie, jednak wiąże się to ze wzrostem inflacji. Obecnie inflacja na świecie jest najwyższa od dekady. W Stanach Zjednoczonych w maju wyniosła aż 5%, mówi szef Narodowego Banku Polskiego profesor Adam Glapiński. W Polsce sytuacja ulega stopniowej poprawie. W czerwcu obniżyła się ona do 4,4%. Przy czym spadek inflacji był silniejszy od oczekiwań. Wyraźnie obniżyła się także inflacja bazowa. Zgodnie z naszymi projekcjami w tym roku roczny wskaźnik cen utrzyma się powyżej górnej granicy odchylenia od celu, czyli powyżej 3,5. Roczną inflację podbijają obecnie czynniki podażowe i administracyjne, m.in. podwyżki cen energii, mówi ekonomista Bartosz Michalski. Drożejące surowce, drożejąca ropa naftowa, wzrost cen uprawnień związanych z emisją CO2, no i rosnące koszty w pracy w Polsce. Ta perspektywa podnoszenia płacy minimalnej, stawki godzinowej, to też są czynniki, które mogą właśnie pobudzać inflację. Według prognoz Narodowego Banku Polskiego w 2022 roku wpływ tych czynników wygaśnie. Wówczas inflacja obniży się i będzie kształtowała się w granicach celu inflacyjnego, czyli 2,5%. Zasobność portfeli Polaków rośnie szybciej niż inflacja, mówi szef Narodowego Banku Polskiego. Inflacja jak dotąd nie ma negatywnego wpływu na zasobność portfeli Polaków. Wszystkie wynagrodzenia i świadczenia emerytalne rosną znacząco szybciej niż inflacja. Dotyczy to także tych najmniej zarabiających. Najbliższe lata to dynamiczny rozwój polskiej gospodarki. Nie przeszkodzi temu kolejna fala pandemii. Te tarcze finansowe, które były przyznane dla wielu branż, spowodowały, że przedsiębiorcy przeszli obronną ręką. Inwestujemy, dobrze się dzieje w gospodarce. Mamy sezon pozapandemiczny, tak? 1/3 społeczeństwa zaszczepiona. Zaznacza ekonomista Paweł Dołkowski. Potwierdzają to również prognozy Narodowego Banku Polskiego. Przez 3 lata z rzędu będzie rósł polski produkt krajowy po 5% rocznie. I oczywiście wszystkie inne wskaźniki także będą rosły. Poziom życia będzie rósł. Mam nadzieję, że ten scenariusz będzie się realizował. Ale oczywiście jest bardzo, bardzo dużo znaków zapytania i duża niepewność z powodu niezakończonej pandemii. Komisja Europejska prognozuje wzrost tegorocznego PKB Polski do 4,8%. Jak zauważa minister finansów Tadeusz Kościński, głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego jest wzrost inwestycji. Komisja zwraca uwagę, że dobre wyniki gospodarki polskiej na początku bieżącego roku to efekt ożywienia aktywności na naszych rynkach eksportowych oraz poprawy zaufania przedsiębiorców i gospodarstw domowych. Według prognoz Komisji Europejskiej inflacja w 2021 roku ma wynieść 4,2%. Będzie to drugi najwyższy wskaźnik w Unii Europejskiej. W 2022 roku ma obniżyć się o około 1%. Coraz drożej na rynku mieszkaniowym. Ceny mieszkań cały czas idą w górę. Wzrasta również średnia kwota wnioskowanego kredytu na mieszkanie. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na dość znaczny wzrost cen na rynku mieszkaniowym. W pierwszym kwartale tego roku w porównaniu z tym samym okresem 2020 ceny lokali mieszkalnych wzrosły o ponad 7%. Ceny mogą dalej iść w górę, mówi profesor Tomasz Rachwał. Mowa o
kilkuprocentowym wzroście rocznym cen, bo przecież pamiętajmy, że no szczególnie w takich miastach jak Warszawa, czy Kraków, czy Gdańsk, gdzie mieliśmy w ostatnim roku bardzo wysokie wzrosty, ponad 10% cen mieszkań, no one są już po prostu dosyć drogie, biorąc pod uwagę oczywiście zarobki przeciętne Polaków. Stopniowo zmienia się charakter nabywców mieszkań, zauważa Biuro Informacji Kredytowej. Coraz więcej osób kupuje mieszkania w celach zarobkowych i inwestycyjnych, mówi ekonomista dr Krystian Mieszkała. Lokują w tym swoje środki, de facto przyczyniając się do spadku tych dostępności mieszkań na rynku, a co w efekcie powoduje wzrost cen, ponieważ te osoby zakupując te mieszkania potem narzucają swoją marżę i sprzedają te mieszkania drożej. Obecnie nadal brakuje mieszkań, głównie w dużych miastach, dlatego też popyt przewyższa podaż. Na aktualne ceny mieszkań wpływają wysokie ceny gruntów oraz wzrost cen materiałów budowlanych. Obecnie brakuje ich na rynku, gdyż jest obecnie dobra koniunktura na świecie na tego typu materiały, a zatem to też winduje ceny nieruchomości. Rekordowo wzrosła również kwota kredytu, o jaką średnio wnioskują chcący zakupić własne mieszkanie. Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że w czerwcu wyniosła ona ponad 320 tysięcy złotych. Jeszcze blisko pół roku temu chcący skredytować zakup własnego lokum wnioskowali o blisko 20 tysięcy niższe kredyty. Sytuację młodych rodzin starających się o dach nad głową ma poprawić Polski Ład. Program Zjednoczonej Prawicy oferuje mieszkania bez wkładu własnego, mówi premier Mateusz Morawiecki. Państwo polskie zagwarantuje wkład własny do wysokości 40% i na dziś mamy już uzgodnione do wysokości 100 tysięcy złotych. Dla wielu młodych rodzin wkład własny jest dużą barierą do pokonania. Jednak dzięki pomocy ze strony państwa mieszkania staną się bardziej dostępne, a to, jak ocenia profesor Tomasz Rachwał, może jednak spowodować dalszy wzrost cen nieruchomości. Jeśli tutaj w ramach Polskiego Ładu przewiduje się tą pomoc, czyli będzie można kupić mieszkanie bez wkładu własnego, on będzie gwarantowany przez państwo, oczywiście kiedyś to trzeba będzie spłacić, no niemniej jednak to generalnie zwiększy dostępność mieszkań. Wiadomo, że w tym momencie przy ograniczonej podaży no może się pojawić ruch cen w górę. Według zapowiedzi rządu mieszkanie bez wkładu własnego będzie można starać się w czwartym kwartale tego roku. Na spłatę kredytu młode rodziny otrzymają 15 lat. W archikatedrze świętego Jana Chrzciciela w Warszawie sprawowana była uroczysta msza święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, a także ojczyzny. 10 dnia każdego miesiąca w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela w Warszawie sprawowana jest Eucharystia w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Wspólnie z przedstawicielami rodzin ofiar modlili się dziś także przedstawiciele polskich władz. Nie dajmy się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężajmy, mówił, nawiązując do słów błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, ksiądz prałat Bogdan Bartołd. Proboszcz archikatedry świętego Jana Chrzciciela w Warszawie apelował, abyśmy jako naród polski trwali i nie ulegali wzajemnej agresji i nienawiści, i abyśmy w naszej ojczyźnie zawsze dążyli do pojednania i przebaczenia, byśmy dla siebie byli braćmi i siostrami, bo tylko taką postawą możemy przezwyciężyć zło, które nas otacza i coraz częściej zniewala. W czasie homilii mówił m.in. o współczesnych prześladowaniach chrześcijan. Prześladowanie chrześcijan przybiera dziś różne formy, od ośmieszania, marginalizacji, od usuwania z przestrzeni publicznej, aż do odbierania życia. Kontynent europejski jest dziś odcinany od znaku swojej tożsamości i kultury, jakim jest krzyż, podkreślał ksiądz prałat. Zwracał także uwagę, że współczesnym chrześcijanom trzeba przypominać, aby nie wstydzili się wyznawania wiary. Chrześcijanie, wyznawcy Chrystusa, nie bójcie się, że kochacie Boga. Nie bójcie się, że Go wybraliście jako swojego przewodnika. Prawdziwy chrześcijanin nie ma dwóch twarzy, dwóch serc, dwóch języków i podwójnego życia, prywatnego i publicznego. Ma tylko jednego Boga, jedną prawdę i życie, Jezusa Chrystusa. Z archikatedry świętego Jana Chrzciciela w Warszawie popłynęła dziś także modlitwa o błogosławieństwo Boże dla całej naszej ojczyzny.
Od 1 lipca paszporty covidowe ułatwiają podróżowanie. Pojawiają się jednak przypadki, gdzie osoby niechętne szczepieniom próbują kupić sfałszowany paszport w internecie. Wraz z pojawieniem się paszportów covidowych na lotniskach europejskich stolic zaczęły tworzyć się gigantyczne kolejki. Pasażerowie na lotniska musieli przyjeżdżać kilka godzin wcześniej. Cyfrowy certyfikat COVID miał na celu uproszczenie operacji. Niestety jeszcze do tego nie doszliśmy. W Polsce takich problemów nie było. Na lotnisku w Krakowie panuje spokój, podkreśla prezes zarządu Kraków Airport Radosław Włoszek. Pasażerowie traktują to, wydaje się, jak kolejny dokument, który jest potrzebny do podróżowania i tak samo z naszej strony staramy się, aby relacja między pasażerem a naszym gościem, a wszystkimi służbami lotniskowymi była w pełni profesjonalna i podporządkowana potrzebom pasażera i sprawnej obsłudze. Jednak już wkrótce kolejki na lotniskach mogą się wydłużyć w każdym kraju. Ma to związek z informacjami o podrabianiu certyfikatów covidowych. Oficjalne dane są prezentowane na stronie Federalnego Urzędu Bezpieczeństwa Niemiec, które już od połowy maja już z tą tezą się spotykają i obserwują tutaj działania poprzez platformy internetowe za pomocą takich nośników informacji jak Telegram i tam można wykupić sobie taki paszport covidowy sfałszowany. Taki przypadek miał miejsce we Włoszech, gdzie nielegalny paszport chciało kupić 250 tysięcy osób. Jak podkreślał ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Adam Krampichowski, ważne jest, abyśmy nie udostępniali w internecie swoich zaświadczeń o przyjęciu dwóch dawek, ponieważ z tych danych korzystają oszuści. Tego, szanowni państwo, nie należy czynić, gdyż na tych paszportach covidowych czy na tych zaświadczeniach jest uwidoczniony numer dawki. My swoje dane osobowe zasłonimy, ale kod QR i numer dawki, on zostaje udostępniony. A wtedy oszuści, którzy mają dostęp do takiego kodu, z łatwością mogą dokument zeskanować, wpisać dane osobowe innej osoby i sprzedawać paszporty w internecie. Demografia jest dzisiaj w Polsce jednym z najważniejszych wyzwań. Wśród pomysłów, jakie proponuje rząd, by na to wyzwanie odpowiedzieć, jest tworzenie centrów usług społecznych, czyli miejsc, w którym każdy mieszkaniec gminy od narodzin do wieku senioralnego będzie mógł liczyć na wsparcie. Pilotaż ruszył na Opolszczyźnie. Strategia demograficzna trafiła do konsultacji społecznych. Obok niej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizuje drugą, strategię instytucjonalizacji, która polega na odchodzeniu od opieki instytucjonalnej do opieki w miejscu zamieszkania. Dużo samorządów się obawia takich działań, no bo wydaje się, że pomoc społeczna musi być jakby kluczowa, a tak do końca nie jest, bo Centrum Usług Społecznych będzie wypełniało zarówno rolę pomocy społecznej, rolę wsparcia dzieci, rolę wsparcia niepełnosprawnych, seniorów i tak dalej. Czyli będzie takim koordynatorem w gminie wszystkich działań. Obaw nie miała gmina Gogolin na Opolszczyźnie, gdzie ruszył pierwszy pilotaż. Tutaj w Gogolinie, właśnie na Opolszczyźnie, widzimy, że sprzęgają się te dwie siły, czyli z jednej strony siła samorządowa, a z drugiej strony siła państwa, która mówi tak, jeżeli my, te owe siły, zaczniemy pracować dla człowieka, to będą sukcesy. W gogolińskim CUS-ie będzie działać Uniwersytet Trzeciego Wieku, punkt konsultacyjny dla rodzin, telefon zaufania dla osób i rodzin osób z problemami zdrowia psychicznego i będą także świadczone nieodpłatne porady prawne. My jesteśmy jedyną gminą, która zdecydowała się realizować ten projekt w województwie opolskim. Udowodnimy, że na pierwszym miejscu jest człowiek. Utworzenie centrum kosztowało ponad 2 miliony złotych. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na cały program chce przeznaczyć 130 milionów złotych. Rozpoczęły się konsultacje społeczne programu ochrony wód morskich. Celem jest poprawa stanu Morza Bałtyckiego. Program ochrony wód morskich ma poprawić ochronę środowiska morskiego Morza Bałtyckiego. To ponad 50 zadań, mówi prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Przede wszystkim dotyczą te działania biogenów, ponieważ Morze Bałtyckie przede wszystkim cierpi na skutek dopływu naszymi rzekami biogenów, głównie fosforu i azotu, co powoduje bezpośrednio, oprócz innych czynników, właśnie te zakwity sinic. Chcemy zredukować te biogeny w ilości około 60 ton azotu i 5 ton
fosforu rocznie. Obok zanieczyszczenia wód i sinic głównym problemem są śmieci, które wpływają do Morza Bałtyckiego z gospodarstw domowych. W przypadku Bałtyku wody wymieniają się co 25 lat i dopiero w dłuższej perspektywie widoczne będą efekty działań, jakie dziś są podejmowane w Polsce. Najbliższe plany, jakie w swoich dokumentach definiują Wody Polskie, dotyczą roku 2027. Wtedy ma nastąpić poprawa w 2 z 11 ważnych obszarów. Chodzi o ochronę ptaków i ograniczenie śmieci. W przypadku pozostałych albo osiągnięcie tego celu w tym terminie 6 lat jest bardzo mało prawdopodobne, albo mamy świadomy, że niemożliwe. Natomiast niezbędne jest podjęcie działań, które do tego celu nas będą doprowadzały. W Gdańsku zainaugurowano 3-miesięczne konsultacje społeczne programu ochrony wód morskich. Jest okres, kiedy zachęcamy wszystkich interesariuszy do aktywnego udziału, do zapoznania się z dokumentem, do składania swoich wniosków i uwag. Konsultacje społeczne projektu aktualizacji programu ochrony wód morskich potrwają do 5 października. Specjalny formularz jest dostępny na stronie www.chrońmorze.eu. Na 27 lipca wyznaczono termin ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów o ograniczeniu handlu w niedzielę. Wniosek w Trybunale Konstytucyjnym złożyła jeszcze w 2018 roku Konfederacja Lewiatan. Zaskarżone zostały 4 przepisy ustawy o ograniczeniu handlu, w tym kluczowy artykuł mówiący o tym, że w niedzielę i święta w placówkach handlowych handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem są zakazane. Wnioskodawcy twierdzą, że taka regulacja prowadzi do grupowych zwolnień w niektórych branżach i powoduje obniżenie dochodów. Lewiatan zaskarżył także artykuł wskazujący wyjątki od zakazu niedzielnego handlu. W ustawie odstąpiono od zakazu na przykład na stacjach paliw, a także gdy przeważająca działalność placówki polega na handlu kwiatami, pamiątkami, prasą, biletami komunikacji miejskiej czy wyrobami tytoniowymi. W skierowanych do Trybunału stanowiskach Sejm i Prokurator Generalny wnieśli o uznanie części zaskarżonych przepisów za konstytucyjne, zaś w części o umorzenie sprawy przez Trybunał Konstytucyjny. Ogłoszenie orzeczenia zaplanowano na 27 lipca. Archiwum Akt Nowych otrzymało materiały archiwalne, które dokumentują działalność antykomunistyczną polskich środowisk we Francji, Belgii oraz w Niemczech. Do Archiwum Akt Nowych trafiły nieznane wcześniej fotografie, unikatowe, oryginalne, podziemne materiały propagandowe, m.in. ulotki, materiały wydawnicze, sprzęt do przemycania podziemnych druków oraz podziemne wydania zakazanych przez cenzurę PRL pozycji książkowych. Każdego rodzaju wzbogacenie tych zbiorów archiwalnych jest niezmiernie ważne, szczególnie te zbiory wytwarzane przez czy to przez osoby prywatne, czy przez emigrantów, czy przez działaczy politycznych, artystów, wszystkich generalnie, no wszystkich ludzi, którzy właśnie tworzą historię. To jest nieocenione źródło i my to widzimy na co dzień w naszej działalności archiwalnej. Mówił naczelny dyrektor archiwów państwowych dr Paweł Pietrzyk. Materiały zostały przekazane przez polskie emigracyjne wydawnictwo Edition Spotkania. Jesteście świadkami działalności tego oto działacza emigracyjnego, bo lata 80. to jest konwój materiałów, które płynęły z Francji różnymi drogami do kraju. To jest konwój różnego rodzaju ulotek, książeczek, które prezentujemy tu na wystawie. Ten zbiór będzie jednym z cenniejszych zbiorów dotyczących konspiracji i okresu lat 80. Sam dyrektor wydawnictwa Piotr Jegliński dziękował wszystkim konspiracyjnym działaczom, którzy w latach 80. troszczyli się o losy naszego narodu. Trzeba wspomnieć wszystkich tych, którzy przyczynili się do tego, że myśmy mogli działać. Ci ludzie, którzy bezimienni, którzy jeździli do Polski, ci, którzy kolportowali. To były tysiące ludzi, którzy działali i im szczególnie dziękuję. Ich działalność, jak podkreśla historyk profesor Włodzimierz Suleja, jest dzisiaj nieoceniona. To było pokazywanie, przede wszystkim przechowywanie tego, co było istotą wolnej Polski przed wrześniem 1939 roku. To była próba zachowania instytucji, ale to była próba również zachowania swoistego etosu państwowego. Takiego, który się wiązał z rozumieniem, czym jest suwerenna Polska, jaka jest racja stanu Polski, nawet tej zniewolonej. Przechowywanie wszelkich dokumentów i działalność Polonii i Polaków sprawiła, że wartości narodowościowe, mimo trudnych czasów, zostały zachowane.
Litewski rząd buduje zasieki i ogrodzenie z drutem kolczastym na granicy z Białorusią. To efekt fali migrantów, którzy próbują dostać się na zachód. Dodatkowe kontrole Straży Granicznej pojawią się także na granicy polsko-litewskiej. W tym roku granicę Białorusi z Litwą próbowało przekroczyć ponad 1,5 tysiąca nielegalnych migrantów. W ostatnich dniach ta liczba niepokojąco rośnie. Migranci to głównie obywatele państw z Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki. Litewski rząd winą za przerzut tych osób obarcza reżimu Łukaszenki. Prezydent Białorusi zagroził ostatnio, że nie będzie nikogo w swoim kraju zatrzymywał. Oni nie idą do nas, a do oświeconej, ciepłej i wygodnej Europy. W obawie przed falą migracji na granicy litewsko-białoruskiej stawiane jest ogrodzenie z drutem kolczastym. Ponieważ jest to drut, nie będzie zbyt wysoki, ale zostanie wzmocniony później. Decyzje zapadły bardzo szybko. Dodatkowym zabezpieczeniem będą zasieki. Koszt tej budowy to ponad 45 milionów euro. Na ten moment do Straży Granicznej dołączyło 360 żołnierzy. Razem przygotowują ponad 500 kilometrów zabezpieczenia granicy. Ta przeszkoda ma nam pomóc w kryzysie, z którym borykają się obecnie nasze patrole graniczne. Pozwoli im to trochę lepiej kontrolować najbardziej krytyczne miejsca na granicy. Okazuje się, że wielu migrantów, którzy ruszyli już w głąb Litwy, nie zatrzymało się i idą dalej w kierunku zachodu. Premier Litwy poinformowała, że Polska przekazała 38 nielegalnych migrantów, próbujących przekroczyć polsko-litewską granicę. Są migranci, którzy próbują wyjechać z Litwy, ale oni też są zawracani. Niektórym oczywiście udaje się dotrzeć do innych miejsc w państwach zachodnich, ale z pewnością nie wszystkim. Z tego też powodu Litwa podjęła decyzję o wzmocnieniu kontroli na granicy z Polską. Mowa przede wszystkim o wzmożonej obserwacji granicy, blokowaniu różnych dróg i ścieżek oraz wybiórczej kontroli przy granicy. Kontrolą będzie zajmowała się Służba Graniczna i Policja. Papież Franciszek w niedzielę w klinice Gemelli odmówi modlitwę Anioł Pański. Ojciec Święty wciąż przebywa w szpitalu. Modlitwą wspierają go dzieci z oddziału onkologicznego. Po planowym zabiegu papież Franciszek cały czas przebywa w szpitalu, powoli wraca do sił. W środę gorączkował, ale teraz czuje się dobrze. Miał wykonane rutynowe badania. Aby wyrazić swoją ojcowską bliskość z małymi pacjentami pobliskiego oddziału onkologii pediatrycznej i neurochirurgii dziecięcej, papież Franciszek wysłał im swoje serdeczne pozdrowienie, o czym poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Wczoraj Ojciec Święty odprawił mszę świętą w kaplicy swojego szpitalnego apartamentu, tego samego, w którym 7 razy przebywał święty Jan Paweł II. W niedzielę w klinice Gemelli tradycyjnie w samopołudnie odmówi modlitwę Anioł Pański. Życzenia szybkiego powrotu do zdrowia płyną z wielu miejsc świata, także od dzieci. Nadal nie wiadomo, kiedy papież Franciszek będzie mógł opuścić szpital. I to wszystkie informacje na dzisiaj. Życzę Państwu dobrej, spokojnej nocy. Z Panem Bogiem. Tej nocy burze nam doskwierać nie będą, wiatr też już będzie słabszy, a od jutra pogoda zacznie się poprawiać. Szczęść Boże, Joanna Wysocka, czas na aktualne prognozy. Wyższe atmosferyczne zapewni nam dzisiaj pogodną, suchą i spokojną pod względem pogody noc. Na północy termometry wskażą 13-14 stopni, na pozostałym obszarze 15-16, lokalnie 17. A niedziela będzie również słoneczna i pogodna, jedynie po południu oraz wieczorem, zwłaszcza w południowych regionach Górnego Śląska, Małopolski i Podkarpacia, będą się lokalnie tworzyć burze z ulewnym deszczem. Mimo wszystko w całym kraju odczujemy wzrost temperatury, po południu przeważnie zobaczymy na termometrach 26-28 stopni, lokalnie nawet 29 i jedynie na północy oraz wybrzeżu temperatura będzie nieco niższa. Wiatr powieje ze wschodu i raczej będzie słaby. Ciśnienie atmosferyczne nieznacznie spadnie i wyniesie 1009 hektopaskali. W poniedziałek miejscami wciąż pojawią się ulewne deszcze, ale mimo wszystko będzie upalnie nawet powyżej 30 stopni. Na dziś ode mnie to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę spokojnej nocy. Dobranoc, z Panem Bogiem.